Najbliższe minuty to szereg odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Koronawirus poradnik i obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby ten wysoki poziom odpowiedzi utrzymać. Adam Giza, kłaniam się dzisiaj wraz z nami. Profesor Jarosław Federowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, a także wykładowca akademicki, epidemiologia i zdrowie publiczne, więc ta wiedza, która jest niezwykle potrzebna dziś w naszym programie. Bardzo potrzebna, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Pytania naszych widzów zadawane drogą telefoniczną 22 50 70 410. Rejestrujemy takie pytania, a później emitujemy te, które już od Państwa napłynęły. Oto pierwsze w naszym dzisiejszym spotkaniu. Witam. Chciałabym się dopytać, czy noszenie maseczki jest konieczne w takim przypadku, kiedy ja mam krzywą przegrodę w nosie i mogę oddychać tylko jedną dziurką, druga w ogóle nie funkcjonuje. Druga sprawa jest taka, że mąż ma guzy w płucach i też ma ciężko oddychać, choruje na sarkoidozę i nie może po prostu złapać powietrza, więc myślę, że w maseczce będzie tylko gorzej. Czy też musi nosić maseczkę? Dziękuję. Kolejne pytanie właśnie z cyklu maseczek. Pamiętajmy, nie tylko maseczki, ale też inne ochrony, osłony ust i nosa są dopuszczalne. Należy spróbować różne maseczki. One są w tej chwili całkiem dostępne, więc może inny rodzaj maseczki będzie lepiej tolerowany. No, krzywienie przegrody nosowej to bardzo częsta przypadłość. Wydaje mi się, że to chyba nie powinno być tutaj przeciwwskazaniem do noszenia maseczki. No chyba, że w tej sytuacji pani się po prostu dusi i spróbowała już wszystkich możliwych rodzajów osłon i nie ma innego wyjścia, to wtedy no, ma pani to medyczne przeciwwskazanie do noszenia maseczki, też osłony twarzy. W przypadku pani męża jednak sarkoidoza to choroba, która predysponuje męża do zachorowania na COVID-19 i może być cięższy przebieg też guzy, czy też choroba nowotworowa płuc, to czynnik ryzyka, w związku z czym te maseczki też mają pewną funkcję ochronną. One przede wszystkim chronią innych przed nami, no ale jeżeli jest możliwość i jakaś tolerancja na jakąkolwiek osłonę, to należy spróbować. Jeżeli nic nie możemy tolerować, a musimy jakieś nasze potrzeby zaspokoić, chociażby zakupy, czy wizyta u lekarza w aptece, no to wtedy no, mamy to przeciwwskazanie do noszenia maseczki. Starajmy się tego przeciwwskazania nie nadużywać w miarę możliwości. Kolejne pytanie na naszej antenie. Bardzo proszę. Jolanta z tej strony, z Warszawy. Chciałam się zapytać, czy nosząc przyłbicę trzeba nosić jeszcze maseczkę? Co do przyłbic, to tutaj regulacje dotyczą kasjerów w sklepach chociażby, gdzie jeżeli jest osłona, na przykład taka z pleksji i wtedy w takich warunkach będący za tą osłoną kasjer może używać przyłbicy, a nie musi używać maseczki. Natomiast w innych sytuacjach ta przyłbica nie jest alternatywą. Pamiętajmy, że ona ma no przecież bardzo duży przewiew z różnych stron, więc to jest inny rodzaj osłony. Ona powinna być stosowana wraz z innymi środkami ochrony osobistej. No, personel medyczny używa przyłbicę wraz z maseczkami tymi medycznymi i wraz jako głównie ochronę jednak oczu i twarzy, a mniej dróg oddechowych. Zdecydowanie także wiem z własnego doświadczenia, bo miałem okazję mierzyć różne maseczki i przyłbice, to jednak maseczki w życiu codziennym zdecydowanie wygodniejsze. Tak, rzeczywiście tak, te przyłbice są dosyć niewygodne, ale tak jak powiedziałem, one nie mogą być uważane za alternatywę do osłony no właśnie maseczką, czy też innym elementem ochronnym jamy ust i nosa. Jeżeli, szanowni państwo, macie wątpliwości, czy wykonać połączenie, namawiamy, zachęcamy, proszę to zrobić. Państwa pytania wszystkie są bardzo ważne. 22 50 70 410. Słuchamy kolejnego. W Radomiu izolatorium jest zlokalizowane w hotelu w centrum, gdzie odległość od okien hotelu i okien mieszkańców bloków sąsiadujących wynosi około 9-10 metrów. Jakie jest zagrożenie dla mieszkańców? Dziękuję. No to tego zagrożenia w mojej opinii nie ma. No, musiałaby być taka zupełnie już paradoksalna sytuacja, że osoby w izolatorium
kaszlące pootwierałyby okna i wszystkie w jakiś zbiorowy sposób w jednym miejscu kaszlały tak, aby ten kaszel, te kropelki dotarły na te ponad tych 9 metrów. No takiej sytuacji, taka sytuacja wydaje mi się raczej zupełnie nieprawdopodobna, więc tutaj nie należy się obawiać. W takim izolatorium są też stosowane procedury, więc to nie jest tak, że tam znajdują się osoby, które w okolicy tego izolatorium na przestrzeni właśnie kilku albo kilkunastu metrów tworzą jakieś takie, w cudzysłowie, morowe powietrze. Zdecydowanie, pan profesor, te kilka zdań to dobre podwaliny pod scenariusz takiego filmu z kategorii thriller, horror, to raczej science fiction, to się pewnie nie wydarzy. Zdecydowanie tak. Zachęcamy do tego, rzecz jasna, szanowni państwo, żeby zadawać kolejne pytania, a kolejne z nich już emitowane właśnie w tej chwili. Z tej strony Stella, jestem z Nowej Soli, z województwa lubuskiego. Chciałabym się zapytać o taką rzecz, ponieważ pracuję jako kierowca, dowożę jedzenie do klientów. Ogólnie noszę maseczkę, ale w pracy, no w taką pogodę, jak na przykład była dzisiaj, gdzie jest bardzo ciepło, jest duszno w samochodzie i ta maseczka praktycznie utrudnia tą pracę. Chciałabym się dowiedzieć, czy ja jako kierowca, czy mogę jeździć bez maseczki i zakładać ją tylko w momencie, kiedy mam bezpośredni kontakt z klientem. Dziękuję i pozdrawiam. No tak, to jest sensowne rozwiązanie, jeżeli jeździ pani jako kierowca w pojeździe, w którym nie ma nikogo innego, albo jest ktoś, kto z panią mieszka, no to wtedy tej maseczki nie musi pani używać w sytuacji. Natomiast gdy pojawiłby się w pojeździe ktoś inny, no to jest obowiązek używania maseczki osłony twarzy przez obie te osoby. Rozumiem, że podczas dostarczania tego towaru, które pani rozwozi, no wtedy przy wyjściu z samochodu pani porusza się w maseczce. No będziemy mieli z pewnością utrudnione używanie maseczek, jeżeli by temperatura była naprawdę bardzo wysoka, no ale liczmy na to, że będzie stopniowo też spadała liczba zakażonych i ta sytuacja się będzie stopniowo poprawiać. W tym momencie zdecydowanie zachęcamy także do tego, żeby korzystać ze swoich ulubionych restauracji. Szanowni państwo, te możliwości korzystania z posiłków na dowóz to często także szansa, żeby te swoje ulubione kuchnie zachować w najbliższym sąsiedztwie, więc proszę się nie wahać. Oni także robią wszystko, żeby było bezpiecznie. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Mam pytanie, czy gazowy chlor ma właściwości silnie antyzabójcze dla wirusa? Jeśli tak, to do czego to jest niewykorzystywane w tej chwili? I drugie pytanie, promieniowanie ultrafioletowe, bardzo silne, czy też niszczy wirusa? Jeśli tak, to dlaczego tak się słabo o tym mówi, że praktycznie nic się nie mówi? Gazowy chlor, taki związek chemiczny. Pytanie, gazowy, jaki to gaz? No właśnie, szczerze mówiąc, tutaj nie czuję się ekspertem, aby w sposób kompletnie odpowiedzieć na to pytanie. To może inaczej, sam chlor, który na przykład stosujemy na pływalniach, czy on może mieć jakikolwiek związek ze zwalczaniem wirusa? Chlor ma działanie oczywiście przeciwko drobnoustrojom. No tutaj badania dotyczące wirusa SARS-CoV-2 jednak jednoznacznie wskazują na alkohol i wskazują też na mydło z uwagi na tą otoczkę lipidową. No prawdopodobnie chlor też tutaj by tą otoczkę rozbijał. Natomiast no, pytanie jest, w jakiej koncentracji, czy byłby tolerowany. No bo przecież ten chlor, który dodajemy do wody w basenach, to jest bardzo niewielka. Sam byłem kiedyś ratownikiem wodnym. Pamiętam, jak się wlewało chlor do basenu, ale to przecież była bardzo, bardzo nieznaczna koncentracja i to nie chodziło o to, żeby ta całe otoczenie basenu było pozbawione jakichkolwiek drobnoustrojów. W dużej ilości ten chlor był szkodliwy zdecydowanie, a poza tym powodował usypianie, jeżeli dobrze pamiętam. No musimy tutaj zerknąć na ten chlor, to dziękuję. Zadał mi pan trochę pracy domowej, pewnie się z tym zapozna. Może będzie okazja w najbliższym programie na ten temat też porozmawiać. To jest istotne. Natomiast chyba tutaj nie zgodziłbym się z tym, że nie mówimy nic o promieniowaniu ultrafioletowym. Było już kilka pytań w tym programie na ten temat. Promieniowanie ultrafioletowe jest używane w ochronie zdrowia już od lat jako środek, jako sposób na dezynfekcję pomieszczeń i w dalszym ciągu jest używane także przy
tej pandemii, więc to jest dobra strategia, ale ona odnosi się do pomieszczeń, szczególnie pomieszczeń ochrony zdrowia. Co nie znaczy, że też w niektórych zakładach pracy nie może być wykorzystana i słyszałem, że są takie oczywiście urządzenia, które można też wykorzystać po zamknięciu biura do jego dezynfekcji. W nomenklaturze ratowników wodnych dopłynęliśmy do kolejnego pytania. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Jak na początku września mam zaplanowane wesele. Chciałem się dowiedzieć, czy ten termin odbycia się tej imprezy, wesela na około 90 osób, jest w jakiś sposób może być zagrożony. Czy powinienem się tym martwić? Dziękuję. Wydaje mi się, że może być zagrożony. To, że spłaszczamy krzywą zachorowań, to nie znaczy, że tych zachorowań nie będzie, dopóty nie będziemy mieli szczepionki. To rzeczywiście ta sytuacja będzie cały czas niepewna, stąd trudno taką konkretną datę podać. No, bardzo możliwe, że te mniejsze zgromadzenia będą dopuszczalne. Bardzo możliwe, że większość osób będzie już przetestowana z punktu widzenia przeciwciał. No, nie tyle większość osób w całym kraju, bo to byłoby dosyć trudne do wykonania, ale osób, które mają jakiekolwiek do tego wskazania. No ale w tej chwili jest zbyt wcześnie, żeby podawać konkretną datę i wydaje mi się, że no tu już należy myśleć o tym z punktu widzenia epidemiologicznego, oczywiście nie rodzinnego, w jaki sposób na to zareagować. Stan kawalerski nie jest taki zły, jak się tam przedłuży o parę miesięcy. Ja nie wiem, czy to powód do płaczu, a całkiem poważnie mówiąc, to oczywiście cztery etapy odmrożenia gospodarki. Minister Łukasz Szumowski mówił o tym, że w stosownym czasie także poinformuje a propos takich okoliczności rodzinnych i wyjątkowych. Jeżeli faktycznie będziemy racjonalni i dobrze się zachowywali, to jak pan profesor powiedział, będzie taki moment także, żeby wskazać te terminy, kiedy te uroczystości będą mogły się odbywać. A to na pewno już Rada Ministrów i minister Szumowski będzie komunikował, a my będziemy przekazywali. Proszę śledzić to, co dzieje się na naszej antenie. Kolejne pytanie, bardzo prosimy. Jakub z Lublina. Ja mam pytanie odnośnie stosowania żeli, bo wszędzie stosowane są żele antybakteryjne, a my mamy do czynienia z wirusem. I pytanie, czy te żele są skuteczne w takim razie? Dziękuję. Dziękuję. No to troszeczkę jak gdyby taka zaszłość. Większość tych żeli, które kupowaliśmy przy na przykład wyjazdach zagranicznych, no to były opisane jako żele bakteriobójcze, więc w związku z czym część tych nazw zostało, te nalepki są. Tym niemniej wszystkie produkty oparte na alkoholu powyżej 60% to obecnie produkty uważane za skuteczne w zwalczaniu wirusa, więc jeżeli taka jest informacja na danym płynie, należy ją oczywiście sprawdzić. Można też szybciutko połączyć się kodem QR na internet, dowiedzieć się, czy dany producent też tutaj ten alkohol w odpowiedniej koncentracji stosuje. To jest jak najbardziej też wirusobójczy środek, więc no można przyjąć w tej chwili, jeżeli ten alkohol jest na nim napisane, na tym środku bakteriobójczy, to on jest też wirusobójczy. 22 50 70 410. Czekamy na połączenia. Bardzo prosimy kierować je w naszą stronę, a my emitujemy te pytania, które już zostały zarejestrowane. Proszę się nie bać. Kolejne z nich już teraz. Dzwonię z Jarosławia. Moje nazwisko Sęka. Odnośnie masek spotyka się w użyciu maski budowlane, które mają zaworek, tak zwany zaworek, czyli wciągając powietrze jest filtrowane przez maskę, przez powierzchnię maski, natomiast powietrze wydychane jest wydychane bezpośrednio do otoczenia. Tak samo dzieje się w maskach bojowych, które używa wojsko. Ja uważam, że takie maski nie powinny być stosowane, nie powinny być używane, bo jeżeli ktoś jest zakażony, to wirusa wydycha bezpośrednio do otoczenia. Dziękuję bardzo. No to chyba bym się zgodził, że jeżeli to jest właśnie ta konkretna maska, nazwijmy to budowlana czy przemysłowa, i tam nie ma filtra przy wydychanym powietrzu, no to taka maska rzeczywiście nie jest skuteczna w powstrzymywaniu kaszlu, takiego kaszlu osoby zakażonej, aby się te kropelki nie wydostawały na zewnątrz. Tym niemniej należy sobie jasno powiedzieć, że obowiązek osłaniania nosa i ust w miejscach publicznych nie kategoryzuje, jakiego rodzaju osłonę mamy
używać. I tu w tej sytuacji z punktu widzenia mojej opinii legalności, no to taka maska byłaby jak najbardziej alternatywą, ale z punktu widzenia tego epidemiologicznego chyba nie byłaby tą dobrą alternatywą. Oglądacie Państwo Koronawirus Poradnik. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Czekamy na kolejne pytania, bo one są najważniejsze w naszych spotkaniach. 22 50 70 410. Dzisiaj odpowiada profesor Jarosław Fedorowski, za co bardzo dziękujemy, profesorze. Dziękuję też. I słuchamy kolejnego pytania. Bardzo prosimy. Dzień dobry, Barbara z Częstochowy. Mam takie pytanie. Czy posiadacze, właściciele psów, kotów mogą się czuć w miarę bezpieczni? W związku z tym, że zwierzęta posiadają swoje koronawirusy, czy jesteśmy bardziej odporni na koronawirusa? Dziękuję. Mi się wydaje, że posiadacze zwierząt domowych powinni się czuć bezpiecznie, szczególnie posiadacze psów, ale nie z powodu odporności na koronawirusa. Te zwierzęce wirusy, które znajdują się u zwierząt takich jak pies czy kot, te koronawirusy, one nie mają takiej podobnej struktury antygenowej, abyśmy dzięki temu się mogli uodpornić. Wiemy, że obecny koronawirus w 92% mniej więcej struktury jego budowy antygenowej jest podobny do wirusa nietoperzy, ale to też nie ma żadnego w tej chwili praktycznego zastosowania, oprócz tego, że w przyszłości będziemy pewnie bardzo się zastanawiać, jak korzystać z takich targów z tak zwaną naturalną żywnością. Ale na Pani pytanie odpowiedź jest dosyć prosta. Nie ma tutaj dodatkowego poziomu bezpieczeństwa, jakiejś odporności na koronawirusa SARS-CoV-2.